Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka, aż chce się zacytować, żarty się skończyli. Zgredek dzisiaj wchodzi na stół. $408 elementów za 140 zł katalogowo. Atrakcyjnie, a jeszcze atrakcyjniej w Alto. Tyle, że mam wrażenie, że na tym kończy się atrakcyjność tego zestawu. A dlaczego? Chwila ciszy dla podbicia podniosłości tej chwili. No naprawdę, ten Zgredek nie wygląda atrakcyjnie. W ogóle mam wrażenie, że Zgredek został wciśnięty w tą taką jakby podserię poterową, gdzie mieliśmy Hedwigę, gdzie mieliśmy Foxa, takie średnie modele, gdzie mieliśmy Rogogona węgierskiego, który bardzo mi się podobał, i to były wszystkie takie magiczne stworzenia na korbkę. Tutaj nie mamy korbki, tutaj mamy lewitującą leguminę, która pokrzyżowała szyki na Private Drive 4. No ale dobra, mamy też książkę ze skarpetą i ogólnie rzecz biorąc mamy niezłą szkaradę. Zdaję sobie z tego sprawę, że skrzaty domowe to nie są zbyt piękne istoty, przynajmniej w mojej ocenie estetycznej. Ale tak na dobrą sprawę, jako zestaw Lego to Zgredek... wow, wygląda gorzej niż po prostu taki przeciętny skrzat domowy w wersji live action, tak to nazwijmy. No po prostu, w którą stronę to poszło? Co tutaj się stało? Idziemy na stół i otwieramy pudełko, bo chcę już zobaczyć, jak Zgredek prezentuje się na żywo. Tak sobie jeszcze myślę, że w tym zestawie brakuje minifigurki Zgredka, bo o tyle, o ile do wspomnianych wcześniej fantastycznych zwierząt dostawaliśmy różnej maści minifigurki, czy to Harego w Hedwidze, czy też Harego w Rogogonie, tak tutaj ten Zgredek by się przydał, a nawet i Zgredek z Harym, to myślę, że troszeczkę by podciągnęło jakość tego zestawu. No ale dobra, tak to prezentuje się z drugiej strony. Tutaj możemy zobaczyć, jak Zgredek wprawia leguminę w lewitację, możemy też zobaczyć, jakie on ma możliwości ruchowe. No i możemy ruszać ramieniem, możemy ruszać również nadgarstkiem i palcami oraz pokręcić sobie głową i opuszczać lub podnosić uszy. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o jakiekolwiek funkcje. Dobra, wyciągamy zawartość, a w środku znajdziemy pionową instrukcję, która prezentuje się w ten sposób, i zastanawiam się, czy na podstawce ten klocek... A, dobra, już się nie zastanawiam. Tutaj naturalnie znajdziemy naklejki. No i jest napis Dobby, czyli Zgredek w języku angielskim w oryginale. Tutaj mamy naklejkę na dziennik Toma Riddla. No i też myślę, że to są miejsca po prostu po dźgnięciu dziennika przez kły bazyliszka. A tutaj mamy trzy worki z klockami, które zaraz idę zamienić na całego Zgredka. Nic, to po prostu trzeba wziąć to na klatę i muszę wam pokazać Zgredka. Teraz możecie go zobaczyć w takiej dość, powiedziałbym, sztywnej pozie i zobaczcie, jak on dziwnie wygląda. Naprawdę tutaj troszeczkę brakuje ruchu. Już nie mówię o tym, że nogi są sztywne, ale zaraz to wszystko zobaczycie. To chyba możemy zaczynać. Dobra, zacznę może od akcesoriów. Pierwsze z akcesoriów to po prostu takie właściwie dwa akcesoria w jednym, bo mamy tutaj skarpetę, która została włożona do dziennika Toma Riddla, i sam dziennik Toma Riddla jest pusty w środku. Tutaj nie ma nic innego, to jest po prostu grzbiet i okładka z obu stron, a jeśli chodzi o skarpetę, ona nawet nie jest wpięta do środka, tylko tak luźno sobie wisi. Co do samej książki, mamy tutaj naklejkę z napisem Tom Marvolo Riddle oraz mamy miejsce, gdzie Harry wbił kieł bazyliszka w książkę, no i tak załatwił kolejny raz zresztą Voldemorta. Co do samej leguminy, no to jest tutaj, powiedziałbym, taki wypełniacz, który trochę podbija cenę tego zestawu, i skoro i tak Zgredek za bardzo nie ma jak trzymać ani jednej, ani drugiej rzeczy, to w sumie po co to się pojawiło? Nie wiem, naprawdę mam problem z tym zestawem, że on jest po prostu zrobiony taki na siłę. Na tej zasadzie, że Lego wiedziało, że musi wydać konkretną liczbę zestawów z Harry'ego Pottera i akurat trafiło na Zgredka, który może pierwotnie wylądował w koszu. No nie wiem, ale zwróćcie uwagę na to, jak on się prezentuje. Podstawka wygląda w ten sposób. No tutaj możemy tą stopę jeszcze odpiąć, bo ona jest po prostu wpięta na jednym klocku. I teraz tak. Podstawka wygląda następująco. Mamy tutaj plakietkę z informacją, że jest to Zgredek. Nie jest to nadruk, jest to naturalnie naklejka, co zresztą też widzieliście wcześniej. No i zerknijcie na
kolory klocków w stopach. One nie są jednolite i to myślę, że też już jest duży problem, bo to nie jest taki jedyny przypadek w tym zestawie i zdaję sobie sprawę z tego, że Zgredek też nie miał takiego ciała jak z reklamy balsamów do ciała czy też fantastycznych kremów, no ale kurczę, wygląda to słabo. Zgredek, zresztą tutaj chyba macie idealny przykład, prawda? Zgredek nie ma zginanych kostek, kolan i tak dalej, a biorąc pod uwagę to, jaką on miał sylwetkę, że on był taki naprawdę bardzo chudy, żylasty i miał takie nieco dziwne pozy, to tutaj bardzo mi tego brakuje. Jeśli chodzi o ręce, możemy zginać je w ramionach, no i możemy ruszać nimi w nadgarstkach. Naturalnie możemy też ruszać palcami, tylko też brakuje mi tej opcji, żeby on nawet mógł ruszyć dłonią, żeby mógł nią obrócić, jakby o to mi chodzi, bo zobaczcie, może robić tylko taki układ, więc jest to idealna postać, żeby pójść do familiady i po prostu machać na koniec odcinka. Trochę to jest słabe. Co do wykończenia jego stroju, no wiecie, Zgredek był ubrany w poszewkę na poduszkę, no i tutaj też to wygląda strasznie, bo mamy wielki prostokąt, który jest troszkę obudowany z tyłu, troszkę obudowany z przodu, coś tam jest wrzucone po bokach i to sprawia wrażenie, jakby ktoś budował Zgredka, skończył w 70% i stwierdził, dobra, trzeba wypuszczać zestaw, koniec zabawy. Naprawdę jest to przykre, że tak ważna postać dla serii o Harrym Potterze została tak potraktowana po macoszemu. Co do głowy, mamy wykończenie z tyłu, które wygląda następująco, możemy uszy podnosić i opuszczać, tylko kiedy je podniesiemy, to Zgredek wygląda bardzo dziwnie, wygląda jak jakaś chihuahua, ale kiedy je opuścimy, to jest ok. Nos jest dość długi, jeśli chodzi o oczy, to myślę, że jest taki najważniejszy, najciekawszy element w ogóle w tym zestawie, bo one naprawdę wyglądają bardzo w porządku. Tutaj buźka została nadrukowana na masce samochodu i jeśli chodzi o głowę, myślę, że to jest najlepszy punkt programu, najmocniejszy na pewno, bo wygląda po prostu jakoś tak poprawnie. Natomiast cała reszta w Zgredku bardzo mi się nie podoba. Naprawdę ten zestaw wygląda jak taki przeciętny projekt na LEGO Ideas, który po prostu nie jest w stanie zebrać 10 tysięcy głosów i kurczę, nie wiem dlaczego Zgredek tak dostał po tyłku. Za co? To jest naprawdę jedna z moich ulubionych postaci z uniwersum Harry'ego Pottera i żałuję, że on wygląda tak cienko. Zgredek oddał swoje życie za to, żeby uhonorować go właśnie w taki sposób. I jeszcze bardziej szkoda mi Zgredka. Ale teraz tak całkiem serio. Można zrobić kompletnie inną postać, można zrobić po prostu inne fantastyczne zwierzę, żeby było w podobnej konwencji co Hedwiga, co Fox, zresztą średnio udane, czy Rogogon węgierski, który wyglądał świetnie. To skoro Rogogon wypalił, to może trzeba było zrobić innego smoka, na przykład spiżobrzucha ukraińskiego i pewnie też świetnie mógłby się sprzedać. A Zgredek, no cóż, to jest po prostu taka trochę gra na sentymencie. Figurka Zgredka bardzo mi się nie podoba, wypada naprawdę słabo. On w ogóle nie jest ruchomy, oprócz tego, że możemy poruszać trochę głową i rękami, to on po prostu jest bardzo statyczny i wygląda naprawdę niesamowicie źle. A jeśli chodzi o leguminę, ona jest naprawdę wypełniaczem zrobionym na siłę, żeby podbić cenę tej figurki. Szkoda, szkoda, że tak to się skończyło, bo naprawdę liczyłem na coś ciekawszego. Można było zrobić ładnie wyglądające popiersie Zgredka, które naprawdę mogłoby ładnie uhonorować tę postać. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!